Witam serdecznie Trygon Powietrza na moim kanale Bliźnięta, Wagi oraz Wodniki. Zapraszam kochani do czytania tygodniowego od 4 do 10 lipca. Co prawda mamy dzisiaj już 5 lipca, natomiast wróciłam wczoraj z urlopu, nadganiam wszystkie czytania. Miałam nie robić tygodniówki na ten tydzień, ale dla Was jednak zrobię, moi drodzy. Także zaczniemy. Przypominam oczywiście, że czytanie jest ogólne, nie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania miłosne, partnerskie, roczne, miesięczne, jakie tylko zechcecie. Robię też rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność znajdziecie pełną ofertę wraz ze zdjęciami i opisami. Przypominam, że każdy kamień ma swoje właściwości, działa jak ochronny amulet osobisty, talizman, także warto dobrać odpowiedni kamień dla siebie. Moi drodzy, zaczynamy czytanie tygodniowe, Trygon Powietrza, Bliźnięta. Bliźnięta na ten tydzień. Moi drodzy, jeżeli macie do czynienia z rybami, bo tutaj też mamy wisielca, to jakaś trudna sytuacja mi się pojawia. Widzę tutaj rybę, widzę też trygon ziemi, byk, panna, koziorożec. Karta wieży na pozycji uczuć. Coś nagle runie. Jakieś idee, przekonania, struktury, może relacja. Mam wrażenie, że trafiłam do osób, które były w stałych związkach i relacje tutaj po prostu się rozpadają, tak? Jest trójka kielichów na pozycji, co może Was trudnego spotkać. Ewidentnie jakiś trójkąt miłosny. Może było zranienie, może doszło do zdrady, do rozdzielenia sypialni małżeńskiej. I generalnie tu widzę jakieś spadki, podziały majątków w tym tygodniu, zastanawianie się, co zrobić dalej, tak? Ruszenie do przodu. Ale też, kochani, takie wstrzymanie, przemyślenie, czego ja dalej chcę. Tu przede wszystkim widzę sytuację, że stałe związki, ale też takie, które od jakiegoś czasu po prostu nie funkcjonowały, no niestety rozpadną się, tak? Że tu wszystko zmierza do końca. Ale Wy, kochani, gdzieś tam musicie sobie to wszystko przemyśleć, tak? Pomimo tych trudnych sytuacji jesteście w stanie znaleźć jakieś wyjście z sytuacji i światełko w tunelu. Mam wrażenie, że część bliźniąt po prostu ruszy z karierą zawodową. Zaczniecie się skupiać bardziej na finansach, na zarabianiu. No i z tymi relacjami gdzieś tam dacie sobie chwilowo spokój. Jeżeli jesteście osobami samotnymi, singlami, tutaj w pracy możecie kogoś poznać, ale mam wrażenie, że troszeczkę Wasze blokady uniemożliwiają Wam wejście w nową relację, w nowy związek. Długo będziecie dumać nad tym, czy faktycznie warto w cokolwiek wchodzić, czy to jest dla Was. Czy Wy tego naprawdę chcecie? Jeśli chodzi o zdrowie, tutaj widzę zwężenie żył i problem z ciśnieniem krwi, więc jeżeli to do kogoś pasuje, to kochani, pamiętajcie, trzeba się udać do lekarza, zrobić badania, bo tarot nie jest wyrocznią. Ja tylko mówię, jakie znaczenie ma karta. Generalnie w tym tygodniu, kochani, bardziej widzę zajęcie się pracą, sprawami materialnymi, finansowymi. Uczuciowo coś tutaj się w tym tygodniu popsuje, może dojść do kłótni, może dojść do sprzeczki, a nawet właśnie do rozstania, do rozłąki. Widzę też jakieś rozwody, separacje i podziały majątków. Takie, kochani, dla Was energie na ten tydzień. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, kochani, trzymajcie się mocno, nie dawajcie się. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu, adres mailowy znajdziecie pod filmem. Zobaczmy wagi zodiakalne, co u wag w tym tygodniu. Moje drogie wagi, tu przede wszystkim u Was widzę w miłości jakiś nowy początek, odrodzenie. Może macie bliźnięta w otoczeniu, karta kochanków. Jakiś romans, jeżeli jesteście osobami samotnymi, może być romans, bo są i kochankowie, i diabeł, więc jakiś romans mi się pokazuje. Mamy też trójkę kielichów, co może Was trudnego spotkać. Ktoś wychodzi z trójkąta albo ktoś dowiaduje się o trójkącie. Natomiast jeżeli wychodzicie z trójkąta miłosnego, bo była wieża, była piątka buław, jakaś trudna sytuacja, być może doszło też do kłótni, do zdrady, Wy zaczynacie nowy początek, odradzacie się i ruszacie do przodu, tak? Tu możecie jakiegoś koziorożca też mieć w otoczeniu, ale on mi się pokazuje jako osoba manipulacyjna, jest manipulatorem, ma na Was zły wpływ. To może być ktoś toksyczny,
kto po prostu nie pozwalał Wam ruszyć z miejsca, tak? Jeżeli byliście w takiej relacji, odchodzicie od niej, bo spotykacie kogoś nowego na swojej drodze. Tu się zacznie od romansu, od takiego flirtu właśnie, ale tu jest głęboki romans. Też widzę strzelca w Waszym otoczeniu. Strzelec, bliźnięta właśnie, koziorożec, takie znaki mi się w tym tygodniu pokazują. Ale też, kochani, jakieś odrodzenie, nowy początek, zupełnie nowe sytuacje w Waszym życiu. W pracy pasz pentakli, to jest albo nowe zlecenie, albo nowa praca, coś nowego na horyzoncie się pokazuje. No i Wy, kochani, w to brniecie, idziecie do przodu. Widzę też możliwość właśnie rozpoczęcia czegoś nowego. Albo rozpoczynacie nową pracę, albo tutaj otrzymujecie awans, zmieniacie stanowisko. No i tutaj będą nowe obowiązki, nowe wyzwania. Będzie trzeba się po prostu z tym zmierzyć. Zdrowotnie, kochani, tutaj widzę choroby mózgu, opon mózgowych. Takie znaczenie ma ta karta. Aczkolwiek mówię, czytanie jest ogólne, nie dla każdego. Wiadomo, że tarot też nie jest wyrocznią. Warto udać się do lekarza, warto zrobić badania i to wszystko, kochani, sprawdzić. Ja Wam życzę udanego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. W dziale karty społeczność znajdziecie ofertę. One działają jak osobiste talizmany. I wodniki na koniec. U wodników radość, świętowanie, zabawa. Część z Was albo spędza gdzieś urlop, wakacje. Tu jest dobra zabawa. Są jakieś imprezy, jest jakiś wyjazd, fajne spędzanie czasu. Widzę tęsknotę za bratnią duszą, która może być z trygonu wody, ryba, rak bądź skorpion. Nieprzespane noce, jakieś takie... pomimo tego, że fajnie się bawicie, że być może jesteście na wczasach, spędzacie urlopy, tak, relaksujecie się, to jest tęsknota za kimś z przeszłości. To jest Wasza bratnia dusza. Ktoś był w Waszym życiu i teraz żałujecie, że Wam nie wyszło, tak? Że doszło do rozstania. Mag radzi, żeby zacząć coś nowego w swoim życiu, żeby zainicjować coś nowego. Jeżeli macie do czynienia z rybą bądź z rakiem, to tutaj, kochani, może tak być, że będziecie chcieli nowego początku, a że fortuna kołem się toczy. Na pozycji, co Was miłego spotka, mamy koło fortuny. Więc tu jest szansa na odrodzenie, szansa na odnowienie znajomości i ruszenie do przodu, tak? Możecie się spotkać, możecie razem gdzieś wyjechać i tu będzie takie fajne flow pomiędzy Wami. Możecie też te osoby spotkać właśnie gdzieś niespodziewanie w tym tygodniu. Albo ta osoba do Was napisze, albo Wy do niej, będzie jakiś kontakt na pewno. W pracy, kochani, trochę takie znudzenie. Może ktoś Was nie docenia, może ktoś nie potrafi powiedzieć dobrego słowa, czujecie się tacy, no, pozostawieni gdzieś na boku, tak? Staracie się, ale nic z tego. Część z Was może myśleć o zmianie pracy, o jakimś nowym początku, może o wyjeździe nawet za granicę. Będziecie tutaj kombinować, co z tym fantem zrobić, bo mam wrażenie, że czujecie się wypaleni w obecnym miejscu. Tutaj, jeżeli chodzi o zdrowie, niedomagania układu limfatycznego, powiększenie węzłów chłonnych, taką informację mam od kart, natomiast mówię, tarot nie jest wyrocznią. Trzeba się udać do lekarza, zrobić badanie profilaktyczne i wszystko porządnie sprawdzić. Moi drodzy, ja Wam życzę udanego tygodnia, zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku w dziale karty społeczność znajdziecie ofertę ze zdjęciami, opisami. Pozdrawiam serdecznie i trzymam kciuki.